Terapeuta jest pomocny ludziom, którzy pracują na przykład w korporacjach. Powiedzmy, bardzo dużo ludzi w korporacjach pracuje na przymus. Pracuje w systemie pędu i musi przybrać narrację swojego życia i zawodu, jak mu każe korporacja. Tacy ludzie jak najbardziej potrzebują terapeuty. I uwaga, jeżeli człowiek cokolwiek robi, a jest to jego pasją, to każdy z takich przypadków cieszy. To są moje triumfy. To nie ja zabiłem tych ludzi. To nie ja im odciąłem głowy. To ja zobaczyłem. Pokonałem przestrzeń, czas. Złapałem informacje. Następny raz udowodniłem sobie, że informacja, czyli ego, mimo odciętych głów dalej istnieje. To jest kapitalne. Ja myślę, że potrzebowałbym terapeuty wtedy, kiedy dzisiaj na tym etapie życia byłbym pewny i świadomy tego, że jak umrę, to nie ma nic. Wtedy bym latał do terapeuty, ponieważ bałbym się nawet nie śmierci, która jest nieunikniona, tylko bałbym się nieistnienia, niestanowienia o sobie. My tak naprawdę tego się boimy.